Rozmowa Polskiego Radia 24. Gościem polskiego Radia 24 jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowia-Króżecka. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Pani poseł, pro, projekt dotyczący zerowego podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia został pozytywnie zaopiniowa zaopiniowany przez rząd i skierowany do Sejmu. Wspomniana ulga ma obejmować te osoby, których przychody nie przekroczą 85 528 zł w roku podatkowym. Jeżeli ten limit zostanie przekroczony, to wówczas. Tylko ta nadwyżka będzie opodatkowana według skali podatkowej, i ustawa prawdopodobnie wejdzie w życie od 1 sierpnia. Co ten projekt zmieni, jeżeli chodzi o rynek pracy? No, przede wszystkim młodzi ludzie będą po prostu lepiej zarabiać, więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeni, będą mogli te środki zainwestować czy w dalszy swój rozwój, w edukację, czy inwestować już w swoje dorosłe życie, czy zrobić zakupy, które u progu dorosłego życia są niezbędne. No, mówiąc krótko, te pieniądze zostaną na pewno dobrze zagospodarowane. Rynek je jakby skonsumuje i dobrze. No, ale oczywiście, no ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo z tych projektów, które proponowaliśmy w, na kolejnych etapach, z Piątki między innymi tak zwana Piątka Morawieckiego to jest ten, który którego ja który obdarzam naprawdę ogromną taką sympatią muszę powiedzieć. Ponieważ sympatia? No właśnie, ponieważ akurat mamy syna w wieku takim właśnie 21 lat, więc dobrze znamy środowisko, dobrze znam młodych ludzi w tym właśnie wieku. To są niezwykle kreatywni ludzie, pracowici, dobrze sobie radzą już na rynku pracy, rozumieją, że trzeba Łączyć i studiowanie, i już jakąś aktywno aktywność zawodową, że warto w siebie inwestować. I naprawdę odbierają tą propozycję bardzo pozytywnie. A to znaczy, że dobrze trafiliśmy, że to rzeczywiście jest projekt przez nich oczekiwany, przez nich akceptowany i doceniany. Więc ja jestem przekonana, że dobrze z tego skorzystają. Pani poseł, a w jakim stopniu ten projekt wpłynie na trendy w polityce migracyjnej, jeżeli chodzi o najmłodszych, najmłodszych pracowników? No, tu trudno powiedzieć, w jakim stopniu wpłynie. Yy, liczy że wpłynie. To znaczy, oczywiście jednym z atutów tego projektu, tej propozycji, oprócz korzyści dla młodzieży, już młodych ludzi pracujących w Polsce, jest właśnie również ta, ta nadzieja, że będzie to też argument i powód, że jednak będą decydowali się na pozostawanie w Polsce, na podejmowanie pracy w Polsce, a nie na poszukiwanie pracy za granicą. Więc no, mam nadzieję, że rzeczywiście, że rzeczywiście tak będzie. Oczywiście są jeszcze różne. Inne sprawy związane z polityką dla młodych ludzi również ważne. O tym też dzisiaj przecież mówił pan premier Gliński, więc to jest jakby początek rozmów i propozycji dla tego pokolenia wchodzącego w dorosłość. No ale jeden z najważniejszych, ważnych i myślę, że naprawdę dobrze będzie wykorzystany przez młodych ludzi. Ja zwrócę uwagę, żebyśmy tak sobie wyobrażali, jakie to są kwoty, prawda? No to przy takim zarabianiu pieniędzy przez tych młodych ludzi w tej pierwszej, umownie pierwszej pracy, no to tak naprawdę dzięki temu projektowi mają tak naprawdę w garści dodatkową pensję każdego roku do ukończenia 26 roku życia. To już jest kwota, którą naprawdę można dobrze zainwestować w swój ja rozwój. Ja zapytałam pani poseł o ten trend migracyjny, ponieważ kilka lat temu wiele mówiło się właśnie o fali emigracji zarobkowej, później ten trend zaczął się odwracać. Jak to wygląda w tej chwili? Ja muszę powiedzieć tak, że y, oczywiście propozycja obniżonego czy zlikwidowania podatku dla młodych ludzi do 26 roku życia to jest jedna z propozycji. No musimy pamiętać, że ta polityka prorodzinna, myślenie o tym, że warto, żeby polska gospodarka się rozwijała i żeby młodzi ludzie pozostawali w Polsce, to nie tylko ten projekt. No, wystarczy też powiedzieć choćby o mieszkaniu plus, prawda? Y, bo jak obserwuję wśród znajomych rodzin młodych ludzi, no głównie wyemigrowało przecież pokolenie dzisiejszych 30 latków, 30 kilku latków oni zdecydowali się na pracę za granicą, na zakładanie tam rodzin. Warto się przyjrzeć, skąd takie decyzje, dlaczego je podejmowali. No, sprawa jest prosta. Lepsze zarobki, łatwiejsze, prawda, kredyty, no i samodzielność, prawda? Więc to są sprawy, do których musimy dążyć. Więc ta kwestia związana nie tylko z pracą, lepszą pracą, dobrą pracą, dobrze płatną, ale również choćby ten projekt Mieszkanie Plus, to jest tak że projekt z myślą o tych młodych ludziach, żeby na starcie, kiedy koszty życia są największe, kiedy zakładają rodzinę, rzeczywiście im ulżyć i to życie ułatwić. No projekty prorodzinne 500+, no właśnie, to oczywiście też jest z myślą o młodych ludziach. Od 1 lipca będzie można składać wnioski w związku z programem 500+, na pierwsze dziecko. Pani, pani poseł, kiedy pojawił się program 500+, w ogóle, i dotyczył on wówczas drugiego i kolejnego dziecka, oczywiście pomijając te osoby, które były poniżej kryterium dochodowe. To w sferze publicznej pojawiła się taka narracja, że to jest produkow zachęcanie ludzi do tego, żeby dzie dzieci się pojawiały, ale niekoniecznie do zajmowania ale właśnie nie do aktywności zawodowej. Mówi y mówiło się o tym, że te pieniądze mogą być wykorzystywane w zły sposób, y że to będzie, czasem padały też takie stwierdzenia, y prowadziło do powiększania się patologii, czyli do rodzin, które mają piątkę dzieci, ale jednocześnie nie pracują i te dzieci no też w związku z tym nie mają najlepszego życia. Y powstaje pytanie gdzie ta narracja obecnie zginęła bo ja jej bardzo bardzo dawno nie no, słyszałam chyba niestety nie zginęła pani redaktor cały czas toczą się takie dyskusje słyszałam przedstawicieli opozycji którzy prawda ciągle dyskutują No tak dobry projekt fajnie 500 plus ale ciągle dyskusje czy nas stać albo jak my będziemy rządzili to pewnie utrzymamy ale no być może trzeba będzie wprowadzić jakieś rygory związane z tym że nie dla wszystkich ale dla mniej zarabiających i tak dalej i tak dalej. Dyskusja się toczy. Takie argumenty, które pani przypomniała, że to prawda, patologia, że panie będą rezygnować z pracy, bo, bo będą wolały siedzieć z dziećmi, siedzieć oczywiście cudzysłów yy, i tak dalej, no, no, no były głęboko niesprawiedliwe i mnie od samego początku oburzały. To znaczy, w, żyjemy w takiej rzeczywistości w Europie, że absolutnie trzeba stawiać na programy prorodzinne. I tu w tym wypadku od początku warto akcentować, że my mówiliśmy o programie prorodzinnym, a nie o programie. Socjalnym. Socjalnym, to są programy socjalne, to jest zupełnie inna y, sprawa, i tak to trzeba traktować nadal. I bardzo się cieszę, że stać nas na to, po prawie już czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, na dobrym gospodarowaniu budżetem, na zacieśnianiu, uszczelnianiu systemu podatkowego, stać nas na to, że rzeczywiście możemy te pule i ten program rodzinny poszerzyć również y, y, na pierwsze dziecko. To jest naprawdę fantastyczna rzecz. Oczywiście też można się spotkać z takimi słowami. I krytyki, że nie tylko, że mamy prawda, będą siedzieć znowu cudzysłów, ale że na przykład yy, yy, ale że na przykład yy, żeby wrócić do tego siedzieć, no ja chcę podkreślić bardzo wyraźnie, no to jest przede wszystkim wybór rodziny ojca, matki, rodziców, jeśli się decydują na coś takiego, że jednak inwestują, chcą poświęcić więcej czasu swoim dzieciom, to mają do tego prawo, ale to nadal jakby nie powinno być, nie powinno podważać istoty istnienia tego programu. Pomijam, ale są też takie fakt, że przy nie wiem cztero czy pięcioletnim dziecku to się naprawdę człowiek nasiedzi. Yy, ale nie. Chcę zwrócić też uwagę na to właśnie. Yy, yy, chcę zwrócić uwagę na to, że też jest mowa o tym, że te pieniądze, że te pieniądze są w, no, też pan wspomniała pani o patologii. No to, to, to naprawdę są bardzo nieuprawnione rzeczy. Trzeba wyjść z tych warszawskich salonów, z takich bogatych zamkniętych na szlabany osiedli, pójść i spotkać się z takim prawdziwym życiem, z polskimi rodzinami i wtedy z trudu można zrozumieć, że naprawdę nie mówimy o patologii, tylko mówimy o fantastycznym wsparciu. Dla jednych to jest rzeczywiście potężny zastrzyk pieniędzy, które oni wydatkują na najbardziej potrzebne rzeczy. Dla innych są to pieniądze, które oni inwestują na przykład w edukację i w rozwój swoich dzieci. Ale powtarzam, program rodzinny, niesocjalny i też zwracam uwagę, bo często spotykam się z taką krytyką, że tak naprawdę dzieci się więcej jednak od tego nie rodzi. I w tym miejscu zawsze podkreślam jedną rzecz. Po pierwsze, ten program musi się wdrożyć. Mieć pewność. Młodzi ludzie muszą mieć pewność, że on po prostu będzie zawsze. No, dzieci się nie planuje z dnia na dzień, prawda? Muszą mieć to poczucie stabilności i pewności. Ja zapewniam, że zawsze, kiedy będzie rządziło prawo i sprawiedliwość, to na takie wsparcie mogą liczyć. Piotr Lisiewicz, redaktor wicenaczelny Gazety Polskiej, kiedy ten program wchodził na drugie i kolejne dziecko, pisał coś takiego, że nastąpił pewnego rodzaju przełom psychologiczny, że owszem, pieniądze i Wsparcie tak, ale że w jego ocenie największym przełomem było to, że chyba po raz pierwszy pojawiła się sytuacja, w której rząd potraktował obywatela nie jak kogoś, kogo trzeba śledzić, komu trzeba patrzeć na ręce i pilnować, tylko żeby właśnie nie wywinął jakiegoś numeru, ale zaufał, że my dajemy wam pieniądze, żeby wam pomóc. A wy wykorzystacie je dobrze? Wierzymy w to, że wykorzystacie je dobrze. Dokładnie tak. Zresztą oczywiście no, warto wspomnieć, że ten program faktycznie sprawił, że ten próg biedy u dzieci, u polskich dzieci się bardzo obniżył. Na mnie zrobiło ogromne wrażenie kilka miesięcy temu spotkanie z szefem Karytasu we Wrocławiu, który powiedział krótko, to było kilka miesięcy temu, kiedy szykowano przed wrześniem zeszłego roku, kiedy zwykle w tym czasie szykowano wyprawki szkolne dla dzieci. No, ten program Program już obowiązywał, i on mówi tak, no, pierwszy raz mamy taką sytuację, że nikt, prawie nikt, nie przychodzi po te wyprawki szkolne. Od kiedy został uruchomiony ten program 500 okazuje się, że we Wrocławiu nie ma potrzebujących, albo prawie nie ma potrzebujących, którzy przyjdą po wyprawki i te wszystkie wyprawki, które przygotowaliśmy, pakujemy i wysyłamy do dzieci na Ukrainę. No i to był właśnie taki najlepszy dowód na to, jak wiele ten program zrobił. Natomiast oczywiście, no, Ktoś, kto nie rozumie, że warto wspierać tego rodzaju program prorodzinny, ktoś, kto nie rozumie, że warto inwestować w młode rodziny, ktoś, kto nie rozumie, że warto inwestować tak jak właśnie kwestia tego zniesienia podatku dla młodych ludzi do 26 roku życia albo we wsparcie polityki mieszkaniowej, to naprawdę tkwi w takich liberalnych mitach, które moim zdaniem zżerały, zżerały Polskę przez niestety zbyt dużo czasu i bardzo się cieszę, że reprezentują grupowanie, które wreszcie pochyliło się nad tymi najważniejszymi sprawami. Pani poseł, natomiast cały czas pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, jaki ten program i też inne programy społeczne mają wpływ na gospodarkę. No to już też zostało potwierdzone, no tych pieniędzy nikt nie trzyma w skarpecie, prawda, one wracają do budżetu, więc, więc ekonomiści już wielokrotnie udowodnili, że to się po prostu również z tego takiego gospodarczego względu opłacało. Czyli ten przypadek Kejsa, że pieniądze, które, przepraszam za kolokwializm, są puszczone w gospodarkę, zarazem ją napędzają? Dokładnie tak. Pani poseł, przed nami bardzo gorący okres, mimo tego, że idą wakacje, gorący nie tylko w kontekście temperatury. bo, bo to... No to swoją drogą wszyscy, wszyscy odczuwamy. Natomiast gorący, ponieważ zbliża się zbliżają się wybory do parlamentu krajowego. Jak na co największy nacisk położy Prawo i sprawiedliwość, jeżeli chodzi o kwestię kampanii? Tak w takim bardzo, bardzo ogólnym zarysie. No najważniejsze to to, co u nas zawsze było najważniejsze, to spotkania i rozmowy z Polakami. To tylko dzięki tym rozmowom i spotkaniom z Polakami mogliśmy przygotować propozycje, które okazuje się były sukcesem, były po prostu mówiąc kolokwialnie trafione. No i. Tak dokładnie będziemy prowadzić kampanię do Parlamentu Polskiego. Przed nami konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę dziesiątki paneli na różne tematy właśnie po to, żeby wypracować i sprawdzić, jakich zagadnień warto dotknąć, co jeszcze jest ważne dla Polaków, co powinniśmy zaproponować i nad czym pracować w kolejnej kadencji. Za Prawem i Sprawiedliwością wybrane, wybo wygrane wybory do Parlamentu Europejskiego. Część politologów zwraca uwagę, że to jest bardzo dobry start. I taka bardzo ładne, ładne, ładne miejsce do odbicia się do tej kampanii. Ale pojawiają się też tacy, którzy twierdzą, że PiS się może rozleniwić. Ma pani takie obawy? No mm, mm, ja powiem tak, znaczy satysfakcja z wygranych wyborów piękna, oczywiście. Bardzo się cieszymy, bo te wybory do Europarlamentu, do Parlamentu Europejskiego uchodziły dotychczas za te trudne dla Prawa i Sprawiedliwości, ale nie ma mowy o żadnym rozleniwieniu. Naprawdę z pokorą i ogromnym takim zapałem i, i pracowitością podchodzimy do tej kampanii, która właściwie się już toczy. No i jestem przekonana, że po konwencji programowej będziemy. My będziemy gotowi, by zaproponować Polakom kolejne propozycje i reformy Polski. Pani poseł, jednym zdaniem, ponieważ czas nam niestety się kończy, co Pani zdaniem zadecydowało o wygranych wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak sama Pani powiedziała, dla prawicy w wyborach raczej trudnych? Ale cały czas możemy mówić to samo, pani redaktor, tak? Czyli znowu spotkania, rozmowy, trafianie w te problemy, które naprawdę Polaków interesują. No Ja sama byłam uczestnikiem tej kampanii, kandydowałam z ostatniego miejsca i to były naprawdę tysiące kilometrów, bo okręg był spory, Dolny Śląsk plus opolszczyzna. Naprawdę tylko na spotkaniach z wyborcami, takich bezpośrednich, nie w salonach warszawskich i korytarzach sejmowych, jesteśmy w stanie się dowiedzieć, czego Polacy potrzebują. I to to kończymy niniejszą rozmowę. Gościem Polskiego Radia 24 była Mirosława Stachowia-Króżecka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, do usłyszenia.